Centrum Usług Społecznych ma za zadanie nie tylko polepszyć jakość usług społecznych, ale również zwiększyć dostęp do tych usług i rozwój tych usług. Głównie dostosowany do pomocy osobom bezrobotnym, osobom, które wypadały z rynku pracy i ich rodzinom. Obecnie mamy zupełnie inną sytuację społeczną. Jesteśmy w innym punkcie rozwoju i politycznego, administracyjnego i społecznego i naprawdę potrzeba zmian. I teraz coś... Na przykład usługi rehabilitacyjne dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami. To mogą być usługa związana z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego, nieodpłatnie dla mieszkańców na okres na przykład półroczny. Te wszystkie zasady i te usługi będą przedmiotem debaty społecznej, a w ostateczności decyzji Rady Miejskiej. Centrum Usług Społecznych pozwala nam zdiagnozować za niegminne pieniądze, tylko pieniądze zewnętrzne, prawdziwe potrzeby goleniowian. Znaczy musimy wiedzieć, czy tylko pomoc społeczna polegająca na zasiłkach, czy też potrzeby zupełnie inne, takie jak na przykład łóżko dostosowane do potrzeb osoby długo chorującej.